Konferencji prasowej organizowanej przez struktury Prawa i Sprawiedliwości w Grudziądzu. Bardzo dziękuję wszystkim mediom za przybycie. Jest z nami poseł 10. kadencji na Sejm, pan profesor Krzysztof Szczucki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta miasta Grudziądza, pan Krzysztof Kosiński, radny Rady Miejskiej i kandydat Prawa i Sprawiedliwości z okręgu numer 1, pozycja numer 1, pan Miłosz Joniec, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do wyborów samorządowych do Rady Miasta, pan Andrzej Brzozowski-Oleksiak, okręg numer 4, pozycja numer 2. Oraz moja osoba, Paweł Pokorski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, okręg numer 2, pozycja 2. Szanowni Państwo, jako pierwszego o zabranie głosu proszę pana Krzysztofa Szczuckiego. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przybycie. Poprosiliśmy Państwa, tutaj spotykamy się w miejscu, w którym pod koniec ubiegłej kadencji Sejmu spotykaliśmy się i ogłaszaliśmy środki, duże środki, prawie 60 milionów złotych przyznanych z Funduszu Polski Ład, z programu dla stref poprzemysłowych na przebudowę ulic właśnie tutaj w tej części Grudziądza. To bardzo dobra informacja. Zresztą, kiedy spojrzeć między innymi na tą ulicę tutaj, przy której stoimy, widać jak bardzo ta przebudowa, remont, modernizacja jest potrzebna, jak bardzo mieszkańcy akurat tutaj Mniszka tego potrzebują. I proszę Państwa, co jakiś czas słyszymy z ust władz miasta, pan przewodniczący Krzysztof Kosiński będzie jeszcze o tym mówił więcej, lokalnych polityków, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, że to były pieniądze papierowe, że tych pieniędzy nie ma, że nie ma środków na te inwestycje. Więc postanowiłem skorzystać z uprawnienia, jakie mam jako poseł. Zgłosiłem zapytanie poselskie do prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska, i otrzymałem kilka dni temu odpowiedź podpisaną przez pana ministra Jana Grabca. Ona jest tutaj wydrukowana z szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W tej odpowiedzi tutaj jest opisana cała procedura uzyskiwania pieniędzy. Jest informacja, z tego wynika, że te pieniądze z tego programu, które zostały przyznane, będą wypłacone. A tutaj na tej drugiej planszy macie Państwo tabelkę informującą o tych dwóch projektach i tutaj w tej części szczegóły jest wskazane, jaki jest status. Z tego wszystkiego wynika, że od momentu otrzymania wstępnej promesy informującej o pozytywnej decyzji o finansowaniu projektu, a my o tych wstępnych promesach informowaliśmy właśnie wtedy na tej konferencji prasowej, władze samorządu, władze miasta mają 9 miesięcy na podjęcie dalszych działań i później na kolejne działania, kolejne etapy inwestycji, które będą zmierzały do wypłacenia środków. W przypadku inwestycji trwających ponad 12 miesięcy, a te inwestycje właśnie takie są, te środki są wypłacane w transzach, ale one będą wypłacone, o ile prezydent miasta, o ile władze miasta wystąpią o kolejną promesę, złożą kolejne dokumenty. Z tej tabelki tutaj, którą Państwo widzicie, tak, jeżeli chodzi o poprawę dostępności komunikacyjnej tych terenów właśnie, na których teraz jesteśmy, czyli ten projekt na 58 milionów 800 tysięcy złotych i w przypadku budowy Delfinka na Strzemięcinie 30 milionów wnioskodawca otrzymał wstępną promesę, natomiast nie złożył w przypadku przebudowy dróg oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego, a w przypadku Delfinka nie złożył wniosku o promesę tą, czyli o ten kolejny etap. Więc z tego miejsca chcemy zaapelować do prezydenta miasta Grudziądza, do władz miasta, żeby sprawnie, szybko i skutecznie władze złożyły dokumenty pozwalające uzyskać te środki, bo one są dla Grudziądza przyznane i dla Grudziądza zarezerwowane, żeby nie wprowadzali mieszkańców w błąd, że to są jakieś pieniądze tekturowe, fikcyjne, bo z tych pieniędzy, o ile władze miasta będą potrafiły po nie sięgnąć, będzie zbudowany basen Delfinek i będą przebudowane drogi właśnie tutaj w tej części miasta Grudziądza. Weźcie się, drodzy Państwo, w Urzędzie Miasta Grudziądza do pracy, przygotujcie odpowiednie dokumenty, a nie opowiadajcie bzdur na temat fikcyjności tych pieniędzy, skoro nie potraficie po nie sięgnąć. Bardzo dziękuję. Tak, dobrze, to już teraz. Szanowni Państwo, w zasadzie większość i całą informację przestawił tutaj pan poseł. Ona jest dosyć bulwersująca. Z naszej strony możemy to ocenić jako być może zaplanowaną dezinformację o naturze politycznej. Tak to należy określić, bo innego wyjaśnienia
chyba tutaj nie ma, bo nie sądzę, że wynika to z jakiejś nieporadności urzędu, z tego, że pan prezydent nie wie, co tak naprawdę się dzieje u góry, że nie czyta dokumentów, albo też nie ma dostępu do pełnej informacji. Przecież rząd dzisiaj, który funkcjonuje, jest jego rządem z wyboru, rządem, który on wspiera, i nie sądzę, że przepływ informacji jest tutaj jakiś utrudniony, już nie ma na co narzekać. Już dzisiaj nie mogą być pretekstem zmiany systemowe dla służby zdrowia, albo też brak przepływu informacji w tym przypadku. Proszę Państwa, wszystko jest czytelne i jasne i bulwersuje to bardzo. Wydaje nam się, że ta natura polityczna, ta próba podzielenia, dzielenia mieszkańców Grudziądza, bo to, co dzieje się dzisiaj na gruncie grudziąckim od wielu, wielu lat, to w zasadzie polaryzowanie polityczne mieszkańców, a nie działanie we wspólnym interesie. Zresztą mijająca kadencja była tego doskonałym dowodem na to, że pan prezydent prawie słabo się starał, albo zupełnie się nie starał o pozyskiwanie środków, o dobry dialog z rządem, który funkcjonował 8 lat. Ja myślę, że te kilkaset milionów, które wpłynęły w tym okresie do miasta Grudziądza, mogłyby być pomnożone razy dwa, gdyby skutecznie zabiegał, gdyby prowadził odpowiedni dialog, gdyby spotykał się z posłami, gdyby jeździł też do Warszawy. To, co czynili samorządowcy wielu gmin w Polsce, i uzyskiwali zdecydowanie lepsze efekty. Natomiast wracając jeszcze do tematu zasadniczego osiedla Mniszek, tu, gdzie ulokowana jest największa potrzeba mieszkańców. Wiecie Państwo doskonale, jak to osiedle jest w minionych kadencjach zaniedbywane, jak wiele obietnic padało tutaj w szkole na spotkaniach z mieszkańcami, gdzie pan prezydent deklarował, że będzie budował kolejne ulice, że będzie poprawiał stan techniczny. Niestety to było tylko gołosłowie. Zresztą do dzisiaj pan prezydent boi się chyba przyjechać na teren osiedla Mniszek, bo spotkania swoje aktualne prowadzi na terenie odległej mariny na nabrzeżu Wisły. Pewnie dlatego, aby nikt tam nie dotarł z tych osiedli, które są dzisiaj najbardziej w potrzebie. Tam, gdzie były składane te trzy obietnice, gdzie obiecywano praktycznie rokrocznie mieszkańcom, że już niedługo, że już w przyszłym roku, że mamy projekty budowlane, ale tylko na papierze. Proszę Państwa, to są obietnice papierowe i to faktycznie te kartonowe, papierowe obietnice są przedmiotem politycznym obecnej władzy, która, przypomnę, sprawuje ją już od 2006 roku, i czas na zmiany. To jest podstawowa teza, którą należy podjąć dzisiaj w ramach kampanii wyborczej, że czas zmienić tą władzę, bo mamy dowody na to, chociażby tutaj ten dowód przed chwilą przedstawiony, że ta władza ma złe intencje, że nie dopełnia swoich obowiązków, nie wykorzystuje czasu, bo czas niestety jest tym naszym wielkim problemem, że musimy budować szybko i solidnie, i aby zaspokoić potrzeby mieszkańców. Nie możemy tracić tego czasu na uprawianie polityki i będziemy starali się tutaj jako Prawo i Sprawiedliwość odejść od polityki. Dlatego już możemy podjąć takie wstępne deklaracje, że gdy wygramy wybory, gdy Prawo i Sprawiedliwość będzie miało prezydenta w mieście Grudziądzu, gdy będzie miało większość w Radzie, to postara się zaspokoić sferę polityczną całą, że cała sfera polityczna będzie miała swoich przedstawicieli i swój udział w zarządzaniu miastem, bo to jest bardzo ważna rzecz, abyśmy tworzyli jednolity organizm polityczny, jednolitą wspólnotę, prawdziwą wspólnotę, która będzie działała na rzecz całego miasta, wszystkich mieszkańców, a nie dzieliła tych mieszkańców, bo z tym mamy do czynienia w ostatniej kadencji. Szanowni Państwo, często na sesjach Rady Miejskiej słyszymy jako radni Prawa i Sprawiedliwości, że pieniądze, które były w kampanii parlamentarnej, tak na lewo i prawo rozdawane, jak to mówią najczęściej radni Koalicji Obywatelskiej, to pieniądze właśnie na tak zwanych tekturkach, one są fikcyjne, one nie są prawdziwe, nie należy w nie wierzyć, no to właśnie dzisiaj odkrywamy karty i mówimy, sprawdzam i sprawdziliśmy. I to, co jest za mną, te odpowiedzi, które właśnie uzyskał poseł profesor Szczucki, pokazują, że to były prawdziwe pieniądze dla Grudziądza. Największe pieniądze dla Grudziądza, jakie Grudziądz otrzymał w ostatnim czasie. Ja często podkreślam, że w Grudziądzu brakuje wielkich projektów, dużych projektów, coś, co by wyróżniło Grudziądz. I te pieniądze na te duże projekty, jak na przykład Delfinek, basen, którego tak bardzo w Grudziądzu brakuje, to są ogromne środki, to jest właśnie ten duży projekt, który został wywalczony w Warszawie tak naprawdę dzięki właśnie wsparciu profesora Szczuckiego. Ja myślę, że teraz radni Koalicji Obywatelskiej, wszyscy, którzy mówili, że nie są to prawdziwe pieniądze, powinni się uderzyć w pierś, powinni przeprosić i powiedzieć, że tak naprawdę nie mieli świadomości, nie chcę im zarzucać złej woli, po prostu nie mieli świadomości, że te pieniądze może do Grudziądza wpłyną. Tak? Może naiwnie wierzę w ich dobrą wolę, ale musimy razem walczyć o Grudziądz mimo nawet
tego, że się różnimy politycznie. Ja prywatnie powiem, że nawet jak poseł Szymański by dla Grudziądza załatwił jakieś pieniądze, to nie będę marudził na sesjach, tylko będę wdzięczny posłowi Szymańskiemu, że w Warszawie lobbuje za Grudziądzem. Jest takie powiedzenie, że jak nie wiemy, jak się zachować, to należy zachować się przyzwoicie i to jest taka refleksja dla radnych Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję. Swoją drogą tutaj proszę zwrócić uwagę, że właśnie jeżeli chodzi tutaj inwestycje na osiedlach Mniszek i Rząs, to jeszcze nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego, a tutaj nie złożył wniosku o promesę. Ona rzeczywiście będzie złożona wtedy, kiedy skończy się postępowanie. W porządku, no to nikt nie oczekuje tego, że te maszyny mają wejść dzisiaj, muszą toczyć się odpowiednie procedury inwestycyjne, ale radni Rady Miejskiej jeszcze raz mogą za chwilkę to powiedzieć. Właśnie słyszą na sesjach Rady Miejskiej, że tych pieniędzy nie ma. Skarbnik miasta z taką emfazą podkreśla właśnie, że ich nie ma. Nie dodaje, że one będą za chwilę, że muszą się potoczyć kolejne postępowania, co może prowadzić do takiego błędnego przekonania u mieszkańców, że skończyła się kampania parlamentarna, zmienił się rząd i tych pieniędzy nie będzie. No, rzeczywiście po rządzie koalicji 13 grudnia można spodziewać się wszystkiego, dlatego chciałem się upewnić. No i mamy odpowiedź, z której wynika, że te środki czekają. Czekają na złożenie odpowiednich dokumentów. My oczekujemy tego, że władze miasta powiedzą, że rząd Mateusza Morawieckiego te pieniądze przyznał i że toczą się odpowiednie postępowania i że mieszkańcy z tych pieniędzy poprzez inwestycje, które zostaną wybudowane, skorzystają, że raz na zawsze zostaną przecięte spekulacje, że tych pieniędzy nie będzie, że one były fikcyjne, że były tylko kiełbasą wyborczą. Znaczy jeszcze tak uzupełnię tę informację, ja myślę, że Państwo dziennikarze doskonale wiecie, bo słyszycie i jesteście uczestnikami też sesji Rady Miejskiej, ale też oglądacie pewnie programy Uwagi Warte i tam w zasadzie te deklaracje, stwierdzenia o fikcyjności środków, które dało Prawo i Sprawiedliwość, one padały wielokrotnie. Tu nie ma nad czym dyskutować, to po prostu są na to dowody. Są zapisy wideo, wejdziemy tylko na sam przebieg samej sesji Rady Miejskiej, w zasadzie większości sesji, gdzie praktycznie padają oświadczenia, zresztą ze strony też prominentnych polityków Platformy, bo i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, pana Napolskiego, który wielokrotnie zarzucał, że te pieniądze są czysto kartonowe, papierowe. Takie pojęcia były używane. Proszę Państwa, to jest nieuczciwe wobec mieszkańców. To jest nieuczciwe wobec mieszkańców, wobec polityki. Polityka musi być oparta na prawdzie i na faktach i przede wszystkim mamy myśleć o tym, aby nie kierować się opieszałością jakąś tutaj uwarunkowaną, bo przed nami wybory samorządowe i nie powiemy o tym, nie przyznamy się albo nie będziemy tych środków widzieli, ale dobieramy się, użyję tego słowa brzydkiego, dobieramy się do tych środków jak najszybciej, żeby podjąć te działania w miarę sprawnie, bo wiemy, jak realizowane są inwestycje w Grudziądzu. Każda inwestycja w Grudziądzu ma wieloletnie opóźnienia. Strach pomyśleć, jeżeli ta inwestycja tu na Rządzu i na Mniszku za 60 milionów złotych rozpocznie się i kiedy ona się skończy. Zadajemy sobie to podstawowe pytanie, kiedy ona będzie miała koniec. Zresztą widzicie Państwo, jakie są opóźnienia dzisiaj na inkubatorze, jak wzrastają koszty też budowy tego inkubatora. Planowany wstępny koszt 18 milionów, dzisiaj prawdopodobnie to już będzie 40 milionów złotych. Proszę Państwa, to są rzeczy nie do opisania, a czas, który się wydłuża, jest bardzo złym świadectwem realizacji tej władzy i tą władzę naszym zdaniem należy dzisiaj zmienić.